Cześć, witamy Was ponownie na naszym kanale Kreatorium TV, czyli Kreatywne Laboratorium. Dzisiaj pokażemy Wam nową grę od Fox Games, Tornado Eli dla 2 do 4 graczy od 7 roku życia. Zapraszamy. Najpierw rozpakujemy nasz zestaw, zobaczymy, co tu się nam ukrywa w opakowaniu. Mamy 12 domków, 12 krówek, 12 drzew. Ma to symbolizować drzewa. Oraz duży walec i mały walec. 90 kart, plansze do gry, tornado i 4 kartonowe stojaki. No i oczywiście znajdziemy też instrukcję. Dobra, a więc teraz Wam zaprezentujemy, jak to dokładnie ma wyglądać. Przygotowanie, przebieg, rozgrywka, wszystko po kolei. Będziemy. Zacznijmy od złożenia naszych podstawek. I ułożenie takiego labiryntu na nasze tornado. Teraz bierzemy mały walec i umieszczamy go w tym miejscu. Teraz bierzemy planszę z tornadem i umieszczamy to tak, aby walec był w środkowej dziurce. Teraz. Następnie bierzemy wielki walec i kładziemy go na środku tornada. Następnie możemy już rozpakować nasze karty. Karty mają dwie strony, rewers i awers. Kładziemy na dużym walcu rewersem do góry naszą kartę. Teraz możemy rozdać elementy naszego gospodarstwa, czyli 3 drzewa, 3 krówki i 3 szopy. Każdy otrzymuje po 3 takie elementy. Teraz rozpoczniemy przykładową rozgrywkę z tłumaczeniem każdych aspektów gry. Na początek należy rozdać każdemu graczowi po 4 karty. Rewersem do góry. Najmłodszy gracz kładzie kartę w tym miejscu. Jak widzimy, ja położyłem 2 koguty. Następnie, po tym jak położyłem swoją pierwszą kartę, odwracam cyklon w stronę Asi. I ona teraz musi położyć albo ten sam gatunek zwierzęcia, lub więcej zwierząt. Czyli na przykład 3 owce, albo 4 świnie. I również jedną ręką odwracam cyklon w stronę przeciwnika. Teraz ja muszę położyć świnie albo 5 innych zwierząt, innego gatunku. Ja tu mam świnki, więc położę 2 świnki. Następnie obracam cyklon w stronę Asi. Ja również wykładam świnki. Ja nie mogę już nic położyć, ponieważ mam tylko krówki. Jest ich za mało. No i jedną samotną owieczkę. W tym momencie doznaję szkód huraganowych. Czyli biorę kartę z wierzchu stosika i patrzę, co jest na rewersie. Na rewersie znajduje się drzewo, czyli tracę drzewo. Kładę drzewo na leju tornada i przykrywam je kartą, którą dobrałem. Jeżeli zdarzyłoby się, że mielibyśmy oddać więcej niż jeden element gospodarstwa, czyli tutaj możemy zauważyć, na przykład tutaj od razu zwieszam nam taką kartę z drzewem i szopą, musielibyśmy położyć również szopę i ze stosika dobrać jeszcze jedną kartę, żeby położyć na wierzch naszego leja. Po przegranej rundzie odkładamy wszystkie karty na bok, ponieważ już nie będą brały udziału w rozgrywce. Po wszystkim gracze dobierają karty tak, żeby każdy gracz miał 4 karty. Jest to jedyny moment, w którym gracze mogą dobierać karty. A więc dobieramy do 4 kart. I gracz, który doznał szkód huraganowych, rozpoczyna następną rundę. Więc ja to kładę w tym momencie. O! I tutaj mamy przykład karty specjalnej. Nazywa się ona Samotne Zwierzątko. W momencie, kiedy położę Samotne Zwierzątko i odwrócę już huragan do Asi, musi ona, tak jak w normalnym przypadku, położyć koguta
lub większą ilość zwierząt. Ale Asiu, połóż kartę. Teraz, kiedy Asia już położyła kartę, która pasowała, musi dobrać jeszcze jedną kartę i od razu położyć ją na stoś. Jeżeli karta nie będzie pasować, Asia doznaje szkód. W tym wypadku karta nie pasuje, więc Asia doznaje szkód. Nie. Jak widzimy, na tej karcie jest krowa, gospoda oraz drzewo. Dlatego muszę położyć krowę, gospodę, dobrać kartę oraz drzewo. I ten klocuszek również muszę przykryć kartą. Pozbywamy się oczywiście tych kart. I w związku z tym, że doznałam szkód, każdy gracz dobiera tyle kart, żeby znów miał w ręce 4. 5 kur. 9 kur. No ja nic nie mogę położyć, więc dobieram kartę. Widzimy tutaj, że muszę położyć dom. I na ten piękny domek kładę moją piękną kartę. Wywalam niepotrzebne karty. Następnie, ja już mam 4 karty, więc nic nie muszę dobierać. Ja muszę. Aczkolwiek Asi by się przydała, więc sobie weźmie, czemu nie? No i ja też ją tak ładnie potraktuję. 5 świnek i kręcę leje. Ja oczywiście mam świnki. Dlatego kładę je. I znowu kręcę. A więc świnka do mnie wróciła, a ja już nie mam świnek i znowu coś stracę. A więc biorę sobie kartę, kładę drzewo. Przegrałeś, przegrałeś. No i doszliśmy do sytuacji, w której ja byłem winien tego, że nasz lej się przewrócił. W tym momencie dochodzimy do bardzo ważnego elementu gry, czyli odszkodowania wiatrowego. Ze względu na to, że ja przewróciłem lej, wszyscy pozostali gracze mogą sobie z puli zapasowych elementów gospodarstwa wybrać jeden, który im brakuje. Gracze mogą mieć maksymalnie 3 elementy z każdego rodzaju. Więc jeżeli ktoś ma 3 drzewa, a w puli zapasowej znajdują się jakieś drzewa, nie może dobrać sobie więcej drzew, ponieważ ma już maksymalną ich ilość. Pulę zapasową tworzy się z elementów, które porwał Gil oraz tych, które wypadły podczas runięcia Leja. A więc tworzymy teraz pulę zapasową. Odkładamy, tu niech będzie nasza pula. Odkładamy wszystkie drzewa, krowy, szopy, które runęły. Oraz odkładamy wszystkie karty do kart już niepotrzebnych. A więc teraz Asia może sobie wybrać jeden element gospodarstwa. Zabieram krowę. A ja ze względu na to, że spowodowałem zawalenie się Leja, doznaje szkód huraganowych. Biorę kartę, kładę ją na wale. Kładę, jak widać, krowę i drzewo. Teraz wszyscy gracze dobierają karty i rozpoczynam kolejną rundę. A więc rozpoczynam rozgrywkę, położę 2 krówki. I odwracam lej w kierunku Joanny. Teraz, w związku z tym, że na mojej karcie specjalnej, którą jest chmura, jest krówka, umieszczam ją na górze stosika. Teraz, co oznacza chmurę? Chmura oznacza to, że zmieniamy kierunek obrotu naszego tornada. Oczywiście zawsze na każdej karcie specjalnej, z wyjątkiem pojedynczego zwierzątka, są 2 gatunki. Dlatego, jeżeli miałabym kurę, kładę kurę. Jeżeli miałam krowę, położę krowę. Kolejna karta specjalna. Błysk pioruna. Ze względu na to, że na tej karcie specjalnej jest krowa, na tej również jest krowa. Kładę tę kartę w miejsce. I teraz, ze względu na to, że jestem taki fajny, nie muszę obracać leje. Musi za mnie to zrobić gracz kolejny, czyli Asia. Oczywiście wszystko to wiąże się z tym, że jest tu piorun, a nie z fajnością Adama. Musimy też pamiętać o tym, że kolejny gracz
również może posiadać piorun. I tu należy pamiętać o tym, że jeżeli następny gracz posiada piorun, może położyć go na obojętnie jaki gatunek zwierzęcia. Ponieważ zawsze jeden z trzech gatunków będzie się znajdował na obydwu kartach. I kiedy takowy gracz położy taką kartę, również nie musi kręcić, kręci gracz kolejny. Teraz składa kurę, ponieważ na tej karcie również znajduje się kura. No i znowu padło na mnie. Kładę domek, kładę kartę i nie mam już drzew. W takiej sytuacji, kiedy nie mogę już położyć danego elementu, jakim jest drzewo, przegrywam. Aczkolwiek, jeżeli zdarzyłoby się tak, że nie miałem jakiegoś elementu gospodarstwa, ale jakimś cudem dalej mogłem się wypłacać na przykład samymi krowami, gra się toczy dalej. Gracz przegrywa w momencie, kiedy nie może się wypłacić. Czyli tak jak ja teraz. Gra się kończy i zostają rozdzielone punkty. Każdy gracz, który zachował cały zestaw, na przykład krów, domów czy drzew, dostaje 2 punkty. Ja na przykład mam 3 krowy, czyli za samo to, że mam 3 krowy, dostaję gratisowe 2 punkty. Natomiast każdy element oddzielnie wart jest 1 punkt. Dlatego mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktów plus 2 gratisowe, czyli 9. Natomiast Adam nie zdobywa żadnego punktu, ponieważ przegrał. Grę wygrywa ten gracz, który zdobył najwięcej punktów. W związku z tym, że graliśmy tylko we dwójkę, a Adam przegrał, ja wygrywam. A teraz zagramy sobie jeszcze jedną szybką partyjkę. Właśnie prezentowała się gra Tornado Eli. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszamy do komentowania, subskrybowania i udostępniania. I dawania łapek w górę. Do zobaczenia. Na razie.